Firma PHU Udruszcz, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Niestety od porażki sezon 2022-2023 w Hummel IV Lidze Świętokrzyskiej rozpoczął Neptun Końskie. Piłkarze trenera Arkadiusza Bilskiego przegrali na własnym boisku z Klimontowianką Klimontów. To był dziwny mecz, w którym mimo przegranej możemy śmiało powiedzieć, że żółto-niebiescy byli zespołem lepszym. Przed spotkaniem wodarze gminy Końskie burmistrz Krzysztof Obratański i jego zastępca Krzysztof Jasiński uhonorowali Jana Srokę, który na zakończenie poprzedniej kampanii zawiesił buty na kołku. Z kolei władze klubu podziękowały za reprezentowanie barw Neptuna Grzegorzowi Obuchowi... ...oraz Marcinowi Binkowskiemu, którzy przed tym sezonem pożegnali się z zespołem. Spotkanie zostało uświetnione wystawą starych plakatów piłkarskich, w tym afiszu na pierwszy mecz na ziemi koneckiej. Końskie kontra Radoszyce, który odbył się 13 sierpnia 1922 roku, czyli niemal dokładnie 100 lat temu. Pierwsza odsłona meczu była wyrównana z lekkim wskazaniem na Neptuna Końskie... Atmosfera na boisku była zaś dosyć nerwowa, a wyczuwalne było to zwłaszcza w starciach Jakuba Banasika z Kolumbijczykiem Carlosem Moreno. Ostatecznie jednak gole nie padły. W przerwie Jan Wiklak, wieloletni trener koneckich zespołów piłkarskich, został uhonorowany złotą odznaką polskiego związku piłki nożnej. Wylosowano też nagrody od patrona meczu, czyli społem. Szczęśliwi kibice otrzymali m.in. telewizor czy klasowy smartfon. Drugie 45 minut to od początku dominacja żółto-niebieskich. Były setki, akcje sam na sam z bramkarzem trafiona poprzeczka. Wiele stałych fragmentów gry. Dominacja ta trwała do uzyskania przez Banasika dwóch żółtych i w konsekwencji czerwonej kartki po faulu na, a jakżeby inaczej, Moreno. Natomiast warto dodać, że kolumbijczyk też nie był bez winy. Tylko w pierwszej połowie dwukrotnie bez piłki uderzył w twarz popularnego Banasia. Tego sędziowie jednak nie widzieli. Mimo gry w dziesiątkę, koneczczanie wciąż byli stroną dominującą, ale klimontowianka zaczęła skutecznie kontrować. W 81 minucie goście wywalczyli sobie rzut karny, którego na gola zamienił Maciej Miłek, a kilka minut później strzałem z ostrego kąta na 0-2 podwyższył Dominik Kaczmarczyk. Już w środę Neptun Końskie czeka trudne wyzwanie. Nasi zawodnicy na wyjeździe zagrają z faworytem ligi, czyli starem Starachowice. Z kolei w przyszłą niedzielę o 15 podejmą bardzo silną Morawię Morawica, która w ten weekend 7-1 rozbiła Alit Ożarów. Podsumowując Neptun Końskie, Klimontowianka Klimontów 0-2 na start sezonu 2022-2023 w Hummel 4 lidze.